Panie Marszałku, Wysoka Izbo, no nie mogę zrozumieć takiego przymusu opozycji, takiego siania defetyzmu, krytycyzmu wszystkiego i wobec wszystkich i przede wszystkim sposób nieetyczny, niegodny straszenia naszych szanownych seniorów. Otóż jeśli chodzi o program Leki 75+, fundusz, Narodowy Fundusz Zdrowia został zasilony w ustawie okołobudżetowej o 2,7 miliardów złotych. Z czego około 800 milionów zostało przeznaczone na leki 75+, czyli o 100 milionów więcej niż w roku poprzednim. A więc jest w pełni wszystko zabezpieczone. Dlaczego straszycie? Dlaczego w sposób taki niegodny, nieetyczny straszycie naszych kochanych, szanownych seniorów? Dalej, na szpitale ratunkowe o 80% zostały zwiększone fundusze do 1,7 miliarda złotych. Leki innowacyjne, wymiana ambulansów. Praktycznie dwa śmigłowce zakupione, które mogą operować w warunkach bardzo trudnych atmosferycznych i w nocy. To są bardzo wielkie osiągnięcia. Oczywiście cały czas poprawiamy, ale nie wolno w sposób taki nieetyczny, niemoralny i nieprawdziwy oszukiwać ludzi. W kwestii przede wszystkim służby zdrowia.